Aleksander Jarmuła, ośrodek jazdy konnej Furiozo, a w tym momencie w charakterze kasztelana Żukowickiego, dowódcy Pocztu Żukowickiego, który współpracuje z wieloma organizacjami, formacjami, które kultywują tradycje XVI-XVII wiecznej Rzeczypospolitej. Ręka do szabli musi być wolna. Wolna, tu ma być ta. Mogę siadać. Dobra, siadaj na koniec. Konia! To, co dzisiaj mogliśmy oglądać, to manewry husarii. No, w anturażu XVI-XVII wiek mieliśmy okazję gościć bardzo fajną grupę rekonstruktorów, jedną z najlepszych, najlepszą grupę w Rzeczypospolitej, czyli Kawaleryjski Ośrodek Jeździecki z Sandomierza, Chorągiew Sandomierską. Nakłaniamy miłośników tradycji i rekonstrukcji z Małopolski do tego, żeby właśnie Chorągiew Małopolska, która liczy już sporą grupę uczestników, żeby ich umiejętności jeździeckie też tutaj nabierały coraz lepszej jakości. Przygotowujemy się do dużego turnieju, który odbędzie się pod koniec sierpnia w Nowym Wiśniczu na zamku. Staramy się w jak najlepszy sposób zaprezentować to, z czego Rzeczypospolita do dnia dzisiejszego jest dumna. Co odtworzyć nie jest łatwo, bo to minęły wieki. Nie mamy bezpośrednich nauczycieli. Zostało nam trochę obrazów, trochę różnych ksiąg, poezji, prozy, w której możemy czerpać informacje. Mamy trochę nagrobków w kościołach, w katedrach. No i mamy tą dumę narodową. My jako rekonstruktorzy staramy się sprawdzić te różne mity, opinie, teorie dotyczące sztuki wojennej, sztuki jeździeckiej. No innego wyjścia nie ma. Jak zakuć się w zbroję, dosiąść konia, spotkać się z towarzyszami, bo tak o sobie mawiali husarze. Byli pocztowi, towarzysze to ci panowie szlachta, którzy w pierwszej linii stawali. Na cześć rycerstwa Sandomierskiego, Małopolskiego, chwały Rzeczypospolitej! Viva! Viva! Próbujemy to odtworzyć myślę ucieszyć też tych, dla których historia Polski, duma Rzeczypospolitej jest miła. I nie jest to pierwsze takie spotkanie, bo od wielu lat tutaj już takie starania czynimy. No, mieliśmy z tytułu pandemii przerwę. No i to jest tak naprawdę dzisiaj taki pierwszy test, taki popis husarii, czyli trochę jakby inwentaryzacja tego, co nam na placu boju zostało. Nowi husarze, nowe konie, okazja do tego, żeby osoby, które wylicytowały nasz pokaz w ubiegłym roku na okazję licytacji na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzisiaj ten pokaz żeśmy tutaj uczynili przy okazji naszego popisu i mam nadzieję, że miłe to było dla oka i że w pamięci zostanie i chęć do organizowania takich imprez dla wielu ludzi, właśnie dla tych, którzy jeszcze tego nie widzieli albo chcą częściej zobaczyć, że właśnie zostanie w sercu i że będą chcieli wspólnie z nami świętować różne nasze historyczne chwile i wspólnie się dobrze bawić. Kolega inny wyzwał do pojedynku na szable. No jest to oczywiście zawsze ryzykowna sprawa. Dwie osoby pędzące na siebie z prędkością 30-40 km na godzinę, dobywające białej broni. I takie zderzenie, jest to namiastka tego, co kiedyś się działo. Dzisiejszą troską nie jest pokonać tego, który tam jest, tylko na pewno nie zrobić mu krzywdy, a wymienić jakiś cios, żeby to oddawało charakter takich zdarzeń. Więc to taka tylko namiastka, ale przygotowujemy się do poważnych spektakli. Jeżeli będzie do tego okazja, to będziemy częściej stawać i program będzie dużo, dużo dalej bogatszy. Wynik pozostaje nierozstrzygnięty. Trzeci najazd, uwaga! Widzę śmierć w oczach! Brawo! Trzy najazdy, pozostaje wynik nierozstrzygnięty. A więc mamy dwóch zwycięzców. Każdy z nich jest mistrzem.
brawa i oklaski dla dwóch wielkich mistrzów.